Witam serdecznie, Tomasz Godlewski. Proszę Państwa, dawniej w latach 80. działało ZSMP i o tyle byliśmy bezpieczni, że indoktrynacja socjalistyczna docierała tylko na tych spotkaniach. W szkole podstawowej, w liceum, na lekcjach nic na ten temat nie było, a przynajmniej za często nie byliśmy tak wkręcani w politykę. Raczej starali się, żebyśmy byli od tego z daleka. Nauczyciele naprawdę starali się nie wkręcać młodzieży w politykę i o tyle było to w porządku. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj już w gimnazjum tworzone są debaty. Wkręca się dzieci w tę wojenkę polsko-polską, żeby tylko... No właśnie, po co? Indoktrynacja liberalno-lewicowa. Zastanawia mnie to, kto wpadł na pomysł, żeby w pewnym gimnazjum zrobić debatę. Debatę, w której padają takie pytania. Czy media kreują nasz światopogląd na temat feminizmu, osób niepełnosprawnych, uchodźców i imigrantów? Czy mówią prawdę? Takie pytanie zadane osobom młodym, bardzo młodym, i oczywiście odbędzie się debata. I w tej debacie młodzież będzie podzielona na osoby, które będą twierdziły, że media kłamią, i na osoby, które będą twierdziły, że media mówią prawdę. Będą musieli znaleźć argument. Ta wojenka polsko-polska przełożona została właśnie na tych młodych ludzi. I dziwi mnie to troszeczkę, że nauczyciele na to pozwalają, ale być może dany nauczyciele są właśnie z opcji tej liberalno-lewicującej. Zastanawia mnie to troszeczkę, dlaczego wciąga się właśnie w takie dyskusje i w takie tematy ludzi młodych. Od tego, w jaki sposób światopogląd dziecka jest kreowany, jak dziecko poznaje ten świat polityki i opinii, to jestem ja, rodzic i matka, a nie nauczyciel. Nie od tego powinna być szkoła. Wychowanie powinno odbywać się w domu i wszelakie tego rodzaju tematy powinny wypływać od rodziców. Ja osobiście sobie nie życzę, żeby takie tematy były poruszane i takie debaty w szkole odbywały się, ale nie wiem, co na to cała reszta. Uważam, że no niestety, skręcamy bardzo w lewo. Pomijałem już temat tego, że zaproszono do gimnazjum feministkę, która robiła wykłady i rodzice nie zostali poinformowani. Chciałbym sprawdzić też, czy dana feministka po prostu uczestniczyła w jakimś programie, za który miała zapłacone, bo nie wierzę w to, że zrobiła to za darmo. Tak to się dzieje, tak są wciągane dzieci po prostu w politykę, w tą wojenkę polsko-polską. Może dajmy dzieciom wolność, dajmy dzieciom wiedzę o świecie, ale niech ta wiedza wypływa od rodziców. Nie mieszajmy im w głowie teraz. Uważam, że stawianie dzieci, jedne są za, drugie są przeciw, to jest wpływanie na ich emocje i tutaj nie tędy droga. Jeśli tak będziemy dalej postępować, jeśli tak będzie się działo w szkołach polskich, to trzeba będzie to po prostu zmienić. Ja ze swojej strony postaram się, żeby, no cóż, zainteresować co niektórych, jak się to dzieje praktycznie, indoktrynacja lewicowo-liberalna. Niby chodzi tutaj w pytaniu o media, ale czy dziecko powinno zajmować się taką tematyką? Czy dziecko powinno być nauczane, jak szukać prawdy i w jaki sposób? Podkreślanie w pytaniu, czy media mówią prawdę, to już jest stawianie pewnej tezy, że media kłamią. Być może kłamią, ale nie dziecko ma o tym stwierdzić. Dziecko ma poznać świat w taki, a nie inny sposób i to rodzic ma zdecydować, w jaki. Szkoła jest od tego tylko, żeby przekazać mu wiedzę podstawową, potrzebną do tego, żeby w tym świecie przetrwać. I tylko tyle. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję i chciałbym, żeby dany nauczyciel, tudzież grupka nauczycieli, która stworzyła właśnie tą debatę, zastanowiła się nad tym, czy robią dobrze. Bo ja, jako rodzic, sobie nie życzę tego. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Ponownie niebawem.